To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zawiłych meandrach polskiej polityki, czyli Sejm, wiejska i różne partie. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Romani Mielski, a ze mną jest Agata Kondzińska. Nasza reporterka polityczna, specjalizująca się w tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. No właśnie, jest dobrze czy źle, patrząc z perspektywy ulicy Nowogrodzkiej. Boję się, że specjalizacja niedługo może być nieaktualna, i jak tak dalej pójdzie i te wszystkie ruchy tektoniczne, które dzieją się w Prawie i Sprawiedliwości, doprowadzą do trzęsienia ziemi, to może się okazać, że zamiast Prawa i Sprawiedliwości, na przykład, powstanie kilka różnych partii. A mogłabyś, bo to ciekawa teza, mogłabyś ją rozwinąć? Ja wiem, że ty jesteś przywiązany do swojej tezy, że koniec prawa i sprawiedliwości zacznie się z wynikami wyborczymi, wyborów samorządowych i lokalnych, prawda? Ale najpierw wielkie czyszczenie spółek skarbu państwa i publicznych instytucji. Już trwa. Tak. Już trwa. Ja uważam, że jednak ten czas agonii będzie troszeczkę dłuższy i rozkładu jest tak naprawdę tym, co zdecyduje o tym, w jakiej formule przetrwa prawo i sprawiedliwość, będą wybory prezydenckie, krajowe, bo y, oczywiście, że wybory samorządowe są bardzo istotne, zwłaszcza z perspektywy tych lokalnych działaczy, którzy będą szukali sobie miejsca pracy, będą chcieli uprawiać tę politykę dalej pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości, a okaże się, że i nie ma za wielu sejmików i miast też im brakuje, których mogliby Podobno rządzić. Podobno scenariusze obecnie krążące w PiS to tylko dwa sejmiki po wyborach samorządowych. No jest taki, jest taki scenariusz. Zapewne Prawo i Sprawiedliwość obroni Podkarpacie. I Małopolska zapewne. Być może Małopolska też zachowa. No też zobaczymy, jak, jak to pójdzie. Po drugie drugiej stronie sceny politycznej, ale rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest w ogóle partią, która nie jest osadzona w samorządach. To jest partia, która nie rozumie tej oddolnej demokracji. Osiem ostatnich lat rządów Prawa i Sprawiedliwości no, pokazało, jak Prawo i Sprawiedliwość myśli o samorządzie. To ma być centralizacja i, i rządzenie lokalną społecznością poprzez tekturowe czeki, które rozwożą włodarze z Warszawy po okolicy. Ten model się nie sprawdza i on się nigdy nie sprawdził. I od 1989 roku, kiedy ta nasza demokracja próbuje się umacniać i, i jest to tworzone oddolnie właśnie, no prawo i sprawiedliwość płynie tutaj nie z nurtem, tylko pod prąd. I te wybory samorządowe najbliższe w kwietniu to pokażą. Prawo i sprawiedliwość szacuję, że dostanie naprawdę porządnego łupnia w tych wyborach. Potem będą wybory do Parlamentu Europejskiego, i tam też prawo i sprawiedliwość straci w porównaniu do tego, co dostało pięć lat temu, jaki stan posiadania. Ta Nawet partia ma. podobno osiem mandatów. No, jasne, że to można różne kalkulacje robić. Jak, Pięć lat temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego partia Jarosława Kaczyńskiego miała 45% poparcia i wprowadziła 27 europosłów. W samej tej małopolsce, o której wspomniałeś, to były cztery mandaty. Beata Szydło, przecież tam wzięła Tarczyński itd. itd. Dzisiaj ta układanka będzie inna, czy oni zachowają cztery mandaty. Nie wiadomo. W WIX okręgach wzięli po drugim mandacie, jest kalkulacja, że ten drugi mandat też stracą. To, co się dzieje w delegacji Prawa i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego, no też nie pomaga, tak? Też nie, nie buduje tej atmosfery... Mówisz o tej zamianie presora Legutki hmm. no, na Tarczyńskiego. Na Dominika Tarczyńskiego. Tak. Zupełnie nowa jakość intelektualna w delegacji. No ale absolutnie. Do Abs Europarlamentu. Absolutnie, no, to jest taka jakość, o której cały świat usłyszy. Moim zdaniem, czytałam ostatnio w wywiadzie, że Dominik Tarczyński przecież będzie pomagał Republikanom, żeby to Donald Trump został tym kandydatem. No był pomocnikiem egzorcysty, zanim został znanym politykiem. No to były zamierzchłe czasy. Teraz Dominik Tarczyński celuje trochę wyżej i tutaj sięga za ocean i, i do administracji Białego Domu, więc no, przyszłość przed nim jest, jest jasna i, i tutaj klarowna. Ale już odkładając żarty na bok, to oczywiście, że tak, ta partia, Krzysztof Kaczyński straci europosłów, zrobi wszystko, żeby ta drużna była lojalna i wierna wobec Nowogrodzkiej. I później przyjdą wybory prezydenckie. No tutaj będzie kluczowa rola też dzisiejszego obozu władzy. Kogo wystawi i kto będzie kontrkandydatem. Prawo i Sprawiedliwość ogląda się na decyzję Platformy Obywatelskiej. No właśnie, a jeszcze wracając do wątku parlamentu i teraz sprawczości Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości, uważam, że właśnie poniósł ogromną porażkę. A ta porażka nazywa się Monika Pawłowska która właśnie zdecydowała się jednak, że obejmie mandat po Mariuszu Kamińskim z okręgu w Chełmie, chociaż PiS zapewniał, że nikt z czołowych miejsc tych osób, które były tam na liście wyborczej, na to się nie zdecyduje, no bo jak wiadomo prawej i Sprawiedliwość uważa, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ciągle są posłami. A przedwczoraj już Monika Pawłowska powiedziała, a nie, 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 ja jednak ten mandat wezmę, mimo tego, że kuszono ją różnego rodzaju stanowiskami na poziomie samorządowym to nie uważa, że to jest jednak bardzo zły sygnał wysyłany w kierunku w ogóle obozu szerzej byłego rządzącego? że ktoś powiedział Jarosławowi no, Kaczyńskiemu. Tak, i to jest Monika Pawłowska, a nie ktoś typu profesor Andrzej Nowak, który opublikował w Arkanach bardzo krytyczny ale, tekst wobec przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Ale to jest jednak Monika Pawłowska, która ma za sobą e, przeszłość e, też kolorową i barwną, w zależności od tego... No tak, zaczynała w była solniczką aborcji, bardzo zadeklarowaną, od... później była w porozumieniu Jarosława Wina, później w pis Więc raz popierała na przykład strajk kobiet, innym razem go krytykowała, raz była za prawami kobiet i liberalizacją praw innym razem nie była. Więc tutaj ja tak bardzo się nie przywiązuję do tej odmowy. Uważam też, że Monika Pawłowska nie jest porażką Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ porażką Jarosława Kaczyńskiego jest przejście do opozycji. To wszystkie działania, które obserwujemy od grudnia, kiedy jeszcze prezydent pozwolił trwać tamtej poprzedniej władzy tylko dlatego, że twierdził, że Morawiecki szuka jakaś, jakiejś urojonej większości i będzie mógł budować rząd. I jedyne, co zbudował to były dwa tygodnie dla nowych ministrów. To Wtedy to się zaczęło I, i każde te działania pokazują, że Jarosław Kaczyński nie potrafi się odnaleźć w opozycji, bo... Bo zobacz, co się stało, że Monika Pawłowska jest, czy objęcie przez nią mandatu, jest skutkiem całej zadymy z Kamińskim i Wąsikiem. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość uznało wyrok sądu, gdyby ta ścieżka przebiegła tak, jak należy, prezydent powiedział, pomyliłem się w 2015 roku, kiedy wyręczałem wymiar sprawiedliwości i łaskawiałem panów nieskazanych prawomocnie jeszcze wtedy. To dziś byli, prawo i sprawiedliwość byłoby w innej, w innej sytuacji. Oni trochę stali się zakładnikami tej własnej opowieści, którą stworzyli na potrzeby tak naprawdę najtwardszego elektoratu. I to pokazują dzisiaj sondaże, że ta taktyka ona się sprawdza, ale tylko wiąże prawa i sprawiedliwości i prowadzi tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego na zdarzenie ze ścianą. Bo ileś błędów i ileś sytuacji można było uniknąć, gdyby, gdyby w Prawie i Sprawiedliwości. Sztabowcy czy doradcy Jarosława Kaczyńskiego mieli odwagę i powiedzieli mu, tą drogą to my daleko nie pojedziemy. Tak? Tam już są wyboje i wertepy, a ta po prawej to jest gładka i, i miły asfalt, i możemy tamtędy jechać. No to napisał właśnie między innymi profesor Andrzej Nowak w Arkanach ostatnich, bardzo krytycznym tekście wobec przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i właściwie bardzo krytycznym wobec otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Ale teraz chciałbym wybiec do przodu, bardzo lubię tego typu tematy. Proszę tutaj powiedzieć e, czułowe nazwiska, które będą e, kandydatami na prezydenta w roku 2025. No Jak przykład, uważasz? No Agata Kondzińska i Roman Mielski. Ja nie pretenduję, mamy kilku dziennikarzy, czy około dziennikarzy, którzy zgłosili taki akces. Zaprzeczam, nie potwierdzam, nie będzie Hasła i 2025, ale może Marek Suski 2025. Absolutnie nie będzie Marek Suski 2025. ale chciałem wprowadzić odpowiednią atmosferę. Atmosfera jest niezła, natomiast myślę, że będzie to Rafał Trzaskowski. Jednak, jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, a nie Chociaż? szerzej rozumianego obozu tak, chociaż chociaż wiem od Prawa i Sprawiedliwości, że każdy ich ruch no, będzie też. Że oni ciągle oglądają się na decyzję Donalda Tuska, bo Prawo i Sprawiedliwość ma taką teorię, że jednak to Donald Tusk mógłby wystartować na prezydenta. A jak ty to oceniasz? No, zobaczymy, czy Donald Tusk wystartuje. Myślę, że Donald Tusk ma jeden cel. Nie dopuścić do powrotu Prawa i Sprawiedliwości do władzy i jeśli on, to nie jest tak odległa przyszłość, przecież to jest półtora roku, ta praworządność, która u nas jest na dnie i, i, i ta naprawa państwa polskiego, no jednak będzie trwała w miesiącach, pewnie będą jakieś różne wyroki, strona przeciwna będzie się skarżyć i tak dalej, to nie są decyzje, które zapadają z dnia na dzień i nie niosą konsekwencji dalszych. Zatem, jeśli Donald Tusk uzna, że, że jednak potrzebuje zostać w rządzie, żeby spinać to i żeby te zderzaki jego szu dalej do przodu, to nie wystartuje. A Rafał Trzaskowski udowodnił, że jednak jest w stanie zebrać duże poparcie przy dobrej kampanii. On może się przenieść z ratusza do pałacu prezydenckiego. Gdy... Ale pojawiają się tutaj plotki, czasami poparte pewnymi rozmowami, że być może w nowej komisji. Europejskiej, Rafał Trzaskowski mógłby zostać komisarzem do spraw rozszerzenia Unii. Bardzo prestiżowe stanowisko. Wiadomo, że Rafał Trzaskowski dobrze czuł się w europarlamencie, był bardzo dobrym europarlamentarzystą, zajmującym się chociażby sprawami szeroko rozumianego świata cyfrowego. No, to jak na przykład platformy cyfrowe, te big techi. Szymon Hołownia? Na komisję bardzo oglądają się pisowcy, jak z nimi ostatnio rozmawiałam, to na mówiłem, Komisję Europejską. No, czekają na rozstrzygnięcia Parlamentu, i później na to, kogo władza rząd będzie desygnował do, do komisji, bo to też im pokaże, w którą stronę. Tak, bo pamiętajmy, że tutaj wybory są na początku czerwca, ale tak naprawdę będzie się ucierać. No, pewnie długie miesiące będzie dużo zależy ale od tego. Jak Myślę, że latem i wczesną się już będziemy wczesną jesienią znali. Jesienią no bo, będziemy, te, bo te rozmowy nieoficjalne będą trwały przez na kortażach Brukseli. Tylko jeszcze powiem o prawie i sprawiedliwości. Właśnie, bo tak wiele jest tych czynników, na które ta partia się ogląda. Ale, ale... chciałem uporządkować rozmowy. Najpierw zacząć od demokratycznej strony, więc chciałem zapytać o Szymana Hołowni do tego wrócę. No rozumiem, że Szymon Hołownia nie rezygnuje ze swoich planów, o których mówił publicznie i dlatego został marszałkiem rotacyjnym. I teraz robi sobie tam kampanię i przygotowuje się po ten, przygotowuje ten grunt pod kampanię wyborczą prezydencką i on wystartuje. Ale taki wariant, o który też się mówi, że Szymon Hownia będzie wspólnym kandydatem całego obozu demokratycznego uważasz za bliski prawdzie? Uważam, że jest mało realny, z jednego względu, że. Tak silne wybory, jak wybory, to jest najsilniejszy mandat de facto. Dostajesz bardzo silny mandat od społeczeństwa, które cię wybiera i wynosi na urząd prezydenta. No Partia musi zachować własną tożsamość. Partia musi mieć w tym kandydata. O tutaj mówisz o tak, O każdej partii de facto, więc yy, chyba, że ono, no, jakieś marginalne. Po to są też te drugie tury, w których, yy, jeśli do nich dochodzi, te głosy się y, strony demokratycznej jednoczą i nawołuje się: wygłosujcie na tego jednego kandydata. Jestem przekonana, że, że tu raczej każda partia postawi na swojego. To też jest promocja polityków młodszej generacji, jeśli w partii jest taki pomysł. Więc yy, tak. Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, co też nas interesuje. To będzie kandydatem. Jarosława Kaczyńskiego, bo to będzie kandydat Jarosława Kaczyńskiego. Właśnie, to będzie kandydat Jarosława Kaczyńskiego, więc musielibyśmy zaprosić Jarosława Kaczyńskiego. I Zapraszamy go serdecznie Jarosława Kaczyńskiego do naszego podcastu. Jesteśmy w stanie tak. stawić się gdziekolwiek. Pan prezes nas zaprosi w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. Tak jest, i go zapytać. Ale oczywiście jest grupa polityków, o których słyszę, żeby chcieli. To jest, to jest pani była marszałek Elżbieta Witek, to jest pani była premier Beata Szydło. Obserwuję teraz wielkie zaangażowanie po stronie Przemysława Czarnka. Właściwie on wszędzie jest. Tu w mediach prywatnych. Ostatnio udziela, w moim go nawet widziałem. Znaczy nie to, że byłem osobiście, ale widziałem w telewizji. Prawda? I on jest, on jest wszędzie, udziela wywiadów, chodzi na długie rozmowy, wpada na komisję i na niej też przepytuje po swojemu świadków. Więc tutaj... Komisja za, kopertowa. Tak, zapewne są też plotki takie o... Tobiaszu Boheńskim, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy, ale z nim opowieść w pisie jest taka, że jeśli on nie wejdzie do drugiej tury z Rafałem Trzaskowskim, no to może się spakować i wrócić do Łodzi. Ale poczekaj, bo to chciałbym się chwilkę zatrzymać, bo nie za bardzo wierzę w taki projekt, który nazwałby Andrzej Duda 2.0-2015, bo to byłby taki projekt właściwie z Tobiaszem Bocheńskim. Trochę nie, no bo dudy, dudy w ten sposób nie ćwiczono na Warszawę go nie, nie wystawiała partia. No, ale też trochę eee, niezbyt znany szerzej, nawet eee, dla elektoratu pisowskiego. No tak, przede wszystkim my nie, nie, on nie zna swojej wartości wyborczej, ponieważ nigdy nie startował. My też nie potrafimy oszacować, czy on się spodoba wyborcom, czy się nie spodoba. Ewidentnie jest to taki sznyt trochę młodszego pokolenia, że wykształcony, że zna języki, że dobrze ubrany i tak dalej, i tak dalej. No pewne cechy wizerunkowe, jakkolwiek byśmy się na to obrażali, że o kimś się w ten sposób rozmawia, to wiemy, jakie badania robią partie polityczne. I co też wyborcy Biorą pod uwagę i nie można tego lekceważyć. Ja nie wiem, ja nie umiem powiedzieć, to jest, um, uważam też, że Warszawa nie jest najlepszym poligonem takim doświadczalnym. Dla PiSu bardzo niekomfortowym, tak bym to określił. No tak, jego wejście do drugiej tury no, będzie naprawdę wyzwaniem. Ja myślę, że on nie wejdzie do drugiej tury po prostu, że te wybory w Warszawie rozstrzygną się... To skończy jego karierę w takim razie. W jedną, w jedną niedzielę i to będzie to ostatnia niedziela mm. dla, dla Bochańskiego. Natomiast no, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie dalej. Słyszałam, że jest jakaś tajna lista hmm, spoza parlamentu w Prawie i sprawiedliwości. No, ale jest tak tajna, że nikt jej nie widział. Wiesz, jak to jest z tymi listami, które albo krążą, albo gdzieś są, ale nikt ich nie widział, więc... No, no ale jedno nazwisko jeszcze musimy tutaj przypomnieć. Mateusz Morawiecki. Pan Mateusz teraz, życzymy mu zdrowia, leży chyba z połamaną nogą. Gdzieś, no ale gdzieś do wyborów prezydenckich jest kilkanaście miesięcy. Nie jestem, on jest tu, też nie jestem lekarzem tak, specjalistą jest od też... chirurgii, ale raczej w tym czasie się zagoi. No ale z gipsem parę razy leżałeś. Nie. Zaprzeczam, miałem połamane żebra na przykład, ale wtedy nie zakłada się gipsu ani żadnych innych uciskowych rzeczy. E, oczywiście Mateusz Morawiecki, były premier, jest w tej grupie. To jest przecież polityk rozpoznawalny, ale bez chciałby. wątpienia, tak. Chciałby przecież. Ja słyszałam, że tak, że, że on jest w tej grupie, która by chciała, czyli tam obok szydło tego Czarnka i Witek. Natomiast on jest też bardzo pracowity to są kampanie, no, mordercze. To jesteś od rana do nocy na nogach, od wiecu do wiecu, od wywiadu do wywiadu, od debaty do debaty i tak dalej, tak dalej. A to imponuje Rosłowowi Kaczyńskiemu, ta jego pracowitość. Natomiast, no, Myślę, że nie jest łatwo, tak? że Jarosław Kaczyński będzie miał kłopot, bo przez 8 lat skupieni na, na władzy i na pilnowaniu tej władzy przy tak niestabilnej większości, no by partia była zajęta zupełnie grami, intrygami, donosami, szantażami, a nie budową takiego lidera. No. Czekają nas na pewno ciekawe czasy i ja tutaj trochę uściśle tą tezę, którą. Odkryła przed naszymi słuchaczami Agata na początku naszej rozmowy, czyli, że ja uważam, że końcem będą wybory samorządowe. Ja mówię zawsze, że to będzie bardzo mocna równia, już pochyła, a rzeczywiście ostatecznym ciosem będą wybory prezydenckie, bo przy tych sondażach, które już dzisiaj mamy, i widząc też, jakim przywódcą na te trudne czasy jest Jarosław Kaczyński, to raczej widzę w czarnych barwach przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. I te wybory prezydenckie, gdybym miał dzisiaj stawiać tezę, potwierdzą tylko tę teorię. No bo to będzie takie symboliczne zamknięcie właśnie rządów PiSu, prawda? No oddanie władzy tak, ja... przez Andrzeja Dudę, no bardzo złego prezydenta, nie? z mojej perspektywy. Ja nie uważam chcę tu wymieniać że... jego win wszystkich, bo, tak, bo brakłoby programu. Ja... ja uważam, że Donald Tusk jest na tyle wytrawnym graczem, zresztą pokazuje to za każdym razem, chociażby w zderzeniu z, właśnie z prezydentem Andrzeją Dudą, kiedy. Płacowi się wydaje, że on tu teraz wezwie, przepyta, oni będą się spowiadać. No i wchodzi to, z kim nie proszę Państwa, no ale... Ten scenariusz to jednak ja tu napisałem. W I lista Pegasusa. Tak, i później wychodzi w gabinetu Marcin Mastalerek i tam trywalizuje z tego, albo mówisz, że owszem, jakieś lotni, CPK może się nawet nazywać Pegasusem. Nie może po, po pierwsze bagatelizować jednej z największych afer, uważam, która była zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam nawet, że jest to jedna z największych afer po upadku komunizmu, czyli od 1989 roku. No tak, tu możemy się licytować o to, ale to, to, to co chciałam powiedzieć, to. Yy, Wyborów prezydenckich nie zostało dużo czasu, a Tusk jako ten wytrawny gracz, on zrobi wszystko, żeby to ognisko rozliczeń, to tej atmosfery takiego rozleniwienia, żebyśmy nie ulegli tej atmosferze rozleniwienia, że aha, oni już rządzą, to teraz już właściwie wszystko jedno, kto będzie następny, kto nie będzie następny. On będzie odcinał te kupony, pokazywał, tu okłamaliście, będzie rozliczał, sądy y, będą szły postępowania zapewne prokuratorskie. I nie dlatego, że Donald Tusk będzie kazał, tylko dlatego, że będzie na to materiał dowodowy. Potem będą rozliczenia przed y, sądami i ten ogień będzie tam podsycany, podsycany, i to piekiełko będzie grzane. I dlatego uważam, że. Słuchałam, ostat... w piątek, y, jakiś czas temu, była ta konwencja Donalda Tuska, y, otwierająca jakby y, y, tą kampanię samorządową, prezentacja Rafała Trzaskowskiego jako tego kandydata, który będzie się ubiegał o reelekcję w Warszawie. I tam Tusk dokładnie to powiedział, że on, nie zapomnijcie, że to, że wygraliśmy wybory, zwracając się do swoich wyborców, tej strony demokratycznej, wygraliśmy wybory krajowe, to nie znaczy, że tych kolejnych nie możemy, musimy je wygrać, tak, żeby całkowicie odsunąć i wyplenić tę ideologię szkodliwą, która po prostu zatruwała organizm ustrojowy państwa polskiego. Na koniec zadam Ci pytanie. Zasadnicze. Wszystkie właściwe pytania tutaj, które padły z mojej strony, są pytaniami zasadniczymi. Moim zdaniem odpowiedzi są bardziej zasadnicze. Mm, tak, bo możemy się spierać. Natomiast na poważne pytanie brzmi tak, bo bywasz często w Sejmie, rozmawiasz z politykami wszystkich ugrupowań. Jak oceniasz tę współpracę w ramach koalicji 15 października po dwóch miesiącach rządów? Hmm, jak oceniam? Tak. Mam wystawić piątkę, czwórkę, szóstkę? Czy możesz tego postawić tutaj, ale przypominam, że obecnie w polskich szkołach obowiązuje system od 1 do 6. Myślę, że nie jestem zaskoczona, że są różnice zdań i one będą, bo jednak to jest twór złożony z partii, których najsilniejszym spoiwem było poczucie utraty praworządności, do którego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i... Próba odbudowy tego i cała reszta postulatów, ale też myślę, że jednak praw człowieka. Tylko, że tutaj by, oczywiście w tych szczegółach zaraz byśmy doszli do aborcji, do, do tego, że PSL to nie są partie, które są od wczoraj na scenie politycznej. Wszyscy wiemy, jakie mają programy, za jakimi wartościami się opowiadają. I nie jest dla mnie zaskoczeniem, że to się gdzieś tam dociera i że to się uciera też w tym rządzie. To jest trudny czas dla też dla, dla koalicji 15 października z powodu chociażby no, lokatora w pałacu prezydenckim tak? tej możliwości zawetowania tych słów, że jego weto nie może być alibi dla nierealizowania obietnic wyborczych, ale przede wszystkim też. Ja bym chciała być tutaj dobrze zrozumiana, ale uważam, że spuścizna Prawa i Sprawiedliwości jest znacznie większa niż my sobie to wyobrażamy. Znaczy w sensie jest jeszcze spuścizna. gorsza. Tak, tak jeszcze ja gorsza. Jestem o tym przekonany i to jest, pokażą, mam nadzieję, komisję, na przykład komisja Pegasusa. Jest jeszcze gorsza. Ja bym tylko chciała, żeby właśnie nikt, nikt nie tak szybko w nowej władzy nie uwierzył, że. Nie mamy z kim mhm. przegrać. Bo przegrać jest za wszystkim. No to już bardziej zasadniczą, że naprawdę. No to tą ocenę wystawiam <laughs> Dla koalicji z 15 października. No to może no, im dam jakiś minus cztery. No. Albo trzy plus. Ja swoje oceny nie wystawiam. A taki jesteś tak. z Fany, tak? Natomiast chciałem bardzo podziękować za rozmowę. Agata Kondzińska, nasza reporterka. Dziękuję. Polityczna. Podcast wydała Urszula Pieczek. Ja nazywam się Romani Mielski i prawie codziennie 8.10 zapraszam na nasze podcasty. Do widzenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.